Ajax, zgodnie z moimi przewidywaniami, zagrał bardzo męczące, nudne, siermiężne wręcz spotkanie z RKC Valve, spotkanie, które jednak ostatecznie wygrał. Spodziewałem się trudnego spotkania pomimo efektownego zwycięstwa z Besiktasem w Europie, dlatego że po pierwsze, Ajax w tym sezonie nie radzi sobie zbyt dobrze na wyjazdach, a po drugie, ta drużyna przy swoim sposobie gry aktualnym nie zdążyła jeszcze wypracować recepty na to, żeby radzić sobie z tak głęboko broniącymi ekipami jak w tym spotkaniu RKC Walwajk. Bo że Walwijk będzie głęboko broniło, było oczywiste. To jest ekipa, która nadal nie zdobyła ani jednego punktu w Divizji. to jest ekipa, która wygląda po prostu na drugoligową, nie oszukujmy się. No i jeżeli przyjeżdża ekipa Dużo większa, bardziej renomowana, nawet jeżeli nie będąca w szczytowym momencie swojej historii, no to wiadomo, że będzie murowanko. No i murowanko faktycznie było, nie było zbyt licznych prób tego, żeby kontrować Ajax. Dwie, trzy może jakieś próby kontr, i to by było na tyle. Generalnie jednak z tyłu jeden nie mieli powodów do zmartwień. No, i nie było to spektakularne spotkanie w wykonaniu podopiecznych Francesco Fariolego, i nie miałem z tym najmniejszego problemu. Nie miałem z tym najmniejszego problemu, bo jest wynik, a punkty są w tym momencie kluczowe. I też jednocześnie na ławce spotkanie rozpoczęli jacy piłkarze jak Mika Hotz, jak Jordan Henderson, jak Kian Fitzgibb. Krótko mówiąc, piłkarze kluczowi dla tego zespołu. Sezon Ajaxu będzie bardzo długi i bardzo intensywny, zwłaszcza, że dwa spotkania już ze względu na strajki policji zostały przełożone, także to, co zostało jeszcze Ajaxowi do rozegrania jest dosyć mocno ściśnięte, dlatego też trzeba rotować. A kiedy rotować, jak nie w takim spotkaniu jak z RKC? Naprawdę nie mam tutaj co więcej opowiadać, RKC broniło bardzo głęboko, a jak w związku z tym nie był w stanie kreować zbyt wielu jakichś naprawdę imponujących okazji. Ostatecznie coś więcej Ajax był w stanie wykreować w momencie, w którym na boisku pojawili się wspomniany już Mika Hotz i Bertrand Traore, obydwaj strzelili bramki i też zmęczone lekko, już RKC nie było w stanie na dwa trafienia Ajaxu odpowiedzieć. Mecz bez historii. Mecz do włożenia do gabloty, że tak powiem, i do zapomnienia tak naprawdę. Żadnej większej, ciekawszej historii tutaj opowiedzieć nie można. Może poza tym, że to było pierwsze spotkanie, w trakcie którego z seniorskim Ajaxem na mecz pojechał. Jan Faberski i to nie było tak, że on był obecny na ławce rezerwowych, ale pojechał z drużyną. Krótko mówiąc, no był, zakładam, że na takiej liście rezerwowych, jeżeli komuś z pierwszej drużyny Stałoby się coś na rozgrzewce, to zakładam, że Faberski byłby prawdopodobnie dorzucony do ławki. Były ujęcia na trybuny na Waltawek Horsta, który jest skontuzjowany, siedział obok niego Faberski, sobie tam gadali. Krótko mówiąc, bliżej niż dalej jest moment, w którym wam powiem, hej, Jan Faberski zadebiutował w seniorskim Ajaxie. Mam nadzieję, że to faktycznie nastąpi jak najszybciej. Tymczasem Ajax doskakuje do czołówki ligowej. Ajax nadal ma dwa zaległe spotkania. Nie twierdzę, że one zostaną z automatu do zaliczenia jako wygrane, ale no, fajnie widzieć, że klub zmierza w sensowne miejsce.